Julita Szymborska jest przesympatyczną nastolatką, uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach i podopieczną profesora oświaty Marka Urbanowicza. Ostatnie miesiące spędziła na zgłębianiu wiedzy o teatrze. Teraz świętuje sukces. Jest jedyną Suwałczanką, która sięgnęła po tegoroczny laur finalistki Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego. Było na pewno bardzo trudno, ale teraz te wszystkie moje starania i wszystkie moje poświęcenia przyniosły taki owoc i taki wielki sukces, który sprawia naprawdę ogromną satysfakcję i cieszę się na pewno bardzo. Olimpijskie zadania były wymagające. Prace pisałam trzy. Pierwsza na etapie szkolnym była na temat teatr w epoce antropocenu. Na etapie okręgowym pisałam pracę na temat konwencji teatralnych, czy jeszcze jakieś w teatrze obowiązują. A na trzecim etapie już centralnym pisałam pracę na temat rozwoju polskiego dramatu na tle tendencji rozwojowych innych form literackich i konwencji teatralnych. Pierwsza ta praca, którą pisałam, no to była na pewno coś nowego dla mnie, była nowa dla mnie, bo wcześniej nie miałam aż takiej styczności z teatrem, ale już gdy bardziej się tutaj trochę oswoiłam z tym tematem, no to jednak ta trzecia praca sprawiła mi najwięcej trudności, bo naprawdę nie spodziewałam się takiego tematu. Choć Julita jest dopiero w drugiej klasie, to cieszy się, że już teraz ma najwyższy możliwy wynik z rozszerzonej matury z języka ojczystego w kieszeni, a do końca edukacji licealnej zagwarantowaną 6 z przedmiotu. Bardzo wysoko jej wiedzę i umiejętności ocenia Marek Urbanowicz i jest z jej osiągnięć naprawdę dumny, choć w katalogu jego podopiecznych z podobnymi sukcesami jest już bardzo wielu uczniów. Jestem szczęśliwy i dumny. 41. finalistka i laureatka. Miałem 3 dziewcząt, które wygrały tę olimpiadę. Miałem 2 uczniów, którzy zajęli 2 miejsca. 3, którzy 3 miejsca, no a reszta to są finaliści. Uprawnienia mają bardzo podobne. Zostają przyjęci na większość kierunków humanistycznych, właściwie na wszystkie kierunki humanistyczne na najważniejszych uczelniach w Polsce, także na kierunki ścisłe studiów. Takie mają propozycje, na przykład jak ekonomia, ale przeważnie wybierają prawo. Jest już taka ścieżka przetarta, idą na Uniwersytet Jagielloński na prawo. Ostatnio modna jest psychologia, więc idą na psychologię, ale też wielu studiuje teatrologię, piszą już doktoraty, sami zajmują się badaniem teatru, także jest to całkiem spora grupa i no, jestem szczęśliwy, że tacy ludzie wyszli spod mojej ręki, że mogłem im pomóc w życiu, jakoś pokazać dziedziny teatru, których wcześniej nie znali, a jest to właśnie fascynujący świat, często bulwersujący, zmuszający do myślenia, czasami do sprzeciwu nawet. I to, co się dzieje w umysłach tych ludzi, to owocuje później przez całe życie. Julitę teatr zafascynował stosunkowo niedawno. Przed olimpiadą takiego mocnego zainteresowania, nie zainteresowałam się tym teatrem. Jeździłam co prawda do teatru w Białymstoku, w Warszawie, razem z rodzicami, z rodziną, też z klasu, gdy miałam jakąś okazję, ale tak naprawdę pan profesor zaszczepił we mnie tą miłość do teatru i do tej dziedziny sztuki i pokazał mi, jak fascynująca ona jest. Marek Urbanowicz, nauczyciel Julity, od wielu lat pracuje w najstarszej suwalskiej szkole jako polonista. Sam jest absolwentem teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale ma za sobą również studia dziennikarskie. Dzisiaj jednak, po wielu latach pracy pedagogicznej, nie ma wątpliwości, że gdyby powtórnie wybierał drogę zawodową, to z pewnością również byłaby to kariera pedagogiczna. Wiem, że można tutaj dużo dobrego zrobić, że można dużo, no setkom, tysiącom ludzi przekazać i staram się to robić. Niekoniunkturalnie, nie tak jak wiatry historii wieją. Literatura jest bardzo taką stabilnym fundamentem naszej kultury, naszej świadomości i odnajdujemy tam odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. To jest piękne kształtowanie i poglądów człowieka, jego wrażliwości, jego uczuć.
I praca z młodzieżą daje dużo satysfakcji, także tak, gdy się jeszcze odnosi sukcesy, gdy ma się takie hobby jak olimpiada, to wtedy nie wyobrażam, żebym co innego robił. Czy teatr będzie dla laureatki źródłem przyszłej zawodowej satysfakcji? Nie wiem, czy przyszłość zawodowa ma, ale na pewno, gdy będę miała okazję, to będę zaglądać do teatru. Gdy będę w jakimś większym mieście albo w Suwałkach będzie coś się działo, ktoś będzie coś organizował, na pewno będę korzystać z takich opcji. Ale czy przyszłość zawodowa, czy powiąże przyszłość zawodową z teatrem, to chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, bo jeszcze do matury mam ponad dwa lata, to nie wiem sama do końca jeszcze. Pewne jest natomiast to, że cały wysiłek, jaki Julita Szymborska włożyła w olimpijskie zmagania, przyniósł wymierną korzyść, którą nastolatka odkryła całkiem niedawno. Naprawdę nie zdawałam sobie wcześniej sprawy tak naprawdę, jak tutaj rozległą i fascynującą dziedziną sztuki jest teatr. Moje myślenie było dosyć takie powierzchowne, a okazuje się, że teatr naprawdę jest niezwykłą instytucją, jak i w przeszłości, jak i współcześnie teatr prężnie działa i powstają naprawdę sztuki, o których wcześniej nie pomyślałabym, że mogłyby istnieć. I na pewno ta wiedza mi się przyda. Bardzo się rozwinęłam, nie tylko w polskim, ale również też w innych naukach, bo jednak tyle pracy to rozwija człowieka. I teraz na pewno dużo łatwiej mi też jest się uczyć, bo tyle musiałam zapamiętać, tyle musiałam się nauczyć, że teraz tak naprawdę napisanie jakiejś klasówki to nic tak naprawdę. Gratulujemy Julicie i jej nauczycielowi oraz obojgu. Życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.